Cześć, siemaneczko, z tej strony Lalu, witam wszystkich bardzo serdecznie w Let's Play Garhasp Temple of Dragon, Świątynia Smoka. Dzisiaj, moi drodzy, zaczniemy nową grę, którą gdzieś tam wyciągnąłem z pudełka. Robiłem kiedyś z niej króciutkie, relacjonujące zdjęcie na Facebooku. Jest ona zakupiona, była kiedyś w czasopiśmie Play. Leżała chyba tak od lat, nie wiem, czy ja ją dostałem od kogoś, czy ja ją kupiłem sam. Czy ją po prostu gdzieś znalazłem, a może pożyczyłem, nie oddałem, nie mam pojęcia, moi drodzy, ale poczytałem o tej grze i ta gra była, moi drodzy, jest tak jakby europejską, amerykańską wersją odpowiednika irańskiego, bo ta gra domyślnie wyszła na rynek irański, moi drodzy, i ciekawostką jest to, że oni, żeby ją sprzedać w Europie, została tak jakby troszkę przerobiona, nie wiem dokładnie co, bo tam nie doczytałem się. Ponadto, co jeszcze z takich ciekawszych rzeczy, to tak jak tutaj piszą, że gra opiera się o perską legendę o Garhaspie, pogromcy potworów. No nie wiem, nie znam żadnych irańskich takich legend, ale zobaczymy, chętnie sobie zagram, zobaczę co to jest warte, co to jest w ogóle za gra. Tak więc, moi drodzy, zaczynamy, lecimy. No, eleganckie koszenie trawnika. Przeczesujemy ten las od wielu dni. Jestem już zmęczony. Ojciec powiedział, że najpierw powinniśmy odnaleźć rękopis. Dlaczego wciąż go nie posiadamy? Efrat mówi, że możemy go znaleźć, ale że jeżeli znajdziemy, nie będzie to miało znaczenia. Jestem pewien, że idziemy dobrą drogą. Chodź. Przynajmniej odpocznijmy. Jestem twoim bratem. Czy nie widzisz, że umieram? Nie możemy czekać. Coś w lesie nas goni. Nie czujesz tego? Co? Nic nie czuję. Ale wiem, że ten las wcale nie jest bezpiecznym miejscem. Ojciec mówi, że jest pełen ogrów i demonów. Który smok chce mnie przestraszyć? Efrat powiedział, że jego maczuga jest ukryta w lesie. A ja zabiję każde stworzenie, które stanie na mojej drodze. Czy to warte aż takiego poświęcenia? Tak, to jest warte poświęcenia. Powinniśmy się tutaj rozdzielić. Łatwiej będzie nam w ten sposób znaleźć maczugę. Nie chcę odnaleźć maczugi, nigdzie nie idę. Nie bądź tchórzem. Przeszukaj lewą stroną. Tam możemy znaleźć wskazówkę. Spotkamy się przy kamiennym moście. To jest świątynia smoka. Co jeśli pojawi się smok? Czy mam walczyć tym? Nie powinienem tu być. Maczuga Efrata. Co mogę zrobić z tym kawałkiem metalu? Maczuga Efrata. Dlaczego wszystko, czego pragnę, ukryte jest za tysiącem zamkniętych drzwi? Okej, poruszanie się jest standardowe w USAD. Poznaliśmy wstępną historię, czyli mamy szukać maczugi Efrata i rękopisu. Mamy się udać do świątyni Smoka i pod nią spotkać się z bratem. Trochę mnie bawi ta grafika, bo już dawno nie grałem w nic takiego już starą grafiką, co prawda gramy w tego Baldur's Gate'a, gramy inne tytuły, które są naprawdę już historyczne wręcz, ale patrząc te początki 3D, które wychodziły i tutaj jak to wygląda, przenikanie się tych tekstur i problemy, błędy oczywiście graficzne, w ogóle te nieporuszające się gałki oczne, wszystko takie, wiecie, ustabilizowane na miejscu, to jest po prostu dla mnie zabawne. Dobra, więc słuchajcie, nie wiem czego się spodziewać, zaczynamy, lecimy, idziemy zabierać to, co coś tu mamy, jakieś interakcje z obiektem, dobra. To jest. Nic nie pozostało do spalenia z żelaznej zbroi lub ciała Szema z powodu ran od miecza zadanych przez Eszmagów. Zrobiliśmy tak, jak sobie zażyczył. Pozostawiliśmy go w głuszy, aby jego dusza mogła wrócić do dziczy. Czułem smutek, patrząc, jak drapieżne ptaki krążą nad jego martwym ciałem. No kurde. Czyli ktoś tu zginął.
nie chciał, żeby być, nie chciał być pochowany, bo już uważali, że nie ma pochować, i kazał się zostawić. W ogóle zobaczcie, że było to napisane teoretycznie, ja się tak sugeruję tym, co przeczytałem w encyklopedii, że jest to w języku irańskim, tak? Okej, atak, przycisk, ruszyć, ciężki atak. Co my tu mamy? Jakieś ogry. Kliknij E, żeby wejść w interakcję z wrogiem. Zobaczymy. Jedziemy. Finish him. Okej. Obrywamy. Te czerwone to nie wiem, czy to jest doświadczenie, czy jakiś rage. Trudno mi powiedzieć, zaraz zobaczymy. Przestanie, jak użyję mocnego ataku. O kurde, czyżbyśmy przegrywali? Tak, to jest chyba rage, tak mi się wydaje. Zobaczymy później. Tak, bo spada, raczej doświadczenie by nie uciekało. Skok, domyślnie, spacja. A nie domyślnie? Wiecie. Dobra, jest podwójny skok. Powiem wam szczerze, że nie mam obycia z takimi grami. Dawno już nie grałem, od lat. Dobra, czekajcie. Uff, elegancko. Ale mi się podoba to, że jest prostoliniowa. Już działa to tak zwane odmurzczenie. Można się naprawdę fajnie zrelaksować przy tym tytule. Po prostu taka osobna walanka. Ej, nie zabił go? Nie, on po prostu się przewrócił. Że przewrócił, no tak. No. Tamte trupy się wchłonęły, a ty nie. On nie ożywił? Dać, bo tam coś lata, jakiś granat, jakieś granaty, cholera wie co. Ło, co ciachnął mu głowę. A ogień z nim. O, i szybko sobie poradziliśmy. Na razie fajnie się gra. Możesz zeszlić i zgiwać się w dół z niektórych ścian. Okej. Aha, w ten sposób. Kozak. Ale czego dużo jakiejś pałki, a nie miecza? Ma jakiś checkpoint? Interakcja. Nie, to jest życie. Wygląda jak checkpoint. Tutaj mam jakiś totem. Da się go zniszczyć? O, da się go zniszczyć. Coś wyleciało z niego. A to da się zniszczyć? Nie. O, jakieś ścinki. Kiedy znajdziesz się w pobliżu złotej kuli, możesz zapisać stan gry, wciskając przycisk interakcji E. O, dobra, zapisało się. Już myślałem, że będzie błąd. Dajcie, tu jakiś pergamin leży. Mój ojciec był dla mnie wszystkim. Król Szem, odważny syn Turaga, który spędził życie daremnie szukając maczugi przodków. To teraz mój obowiązek. Drapieżne ptaki zbliżyły się do jego piersi, krzycząc i przywracały go światu. Drapieżne ptaki przybliżyły się, krzycząc i przywracając go ku światu, czy światu? O co, one go wskrzeszały, a nie żarły? Jakieś dziwne to. Te historie. Aha, uwaga, ścinki. No fajnie to wygląda, czekajcie, to jest chyba ta wieża smoka, tak? Słuchajcie, żeby nie spaść z tego płotu, bo tak daleko kamera jest, że szok. No fajnie to zrobione jest, podoba mi się. Ładne, ładne są krajobrazy, podobają mi się naprawdę. Mamy tutaj coś czerwonego. Aha, okej. Fajne! Tory przeszkód. Okej. Spróbujemy.
Dobra, zbieraj czerwone kule, aby zdobyć doświadczenie, uczyć się nowych technik walki. Dobra, zdobyliśmy jakąś kulę. Życia nie potrzebujemy, mamy na razie full. Kiepska ta kamerka jest tutaj. Nie widać w ogóle, co się dzieje w środku. Ciężko jest obliczyć, nie widząc. Chyba z tej perspektywy jest najłatwiej. Ciepło się zrobiło. Już mogę iść? On chyba nic nie zrobił. Jakiś boss? To była jakaś elita. Jedziesz go. O, w mordę, jak on leje mocno. Chyba szybkim atakiem szybciej go rozwalimy. Mogę go wejść z nim w interakcję? Złap go. Nie mogę go złapać. A szybko sobie z nim poradziliśmy. Czekajcie, mamy tutaj życie. Fajna taka odburzająca gierka. Ciekawe ile ona trwa. Gdzieś czytałem, że krótka jest, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie rozczaruję i nie zamknę tego w jednym gameplayu. Jakaś kolejna zagadka. I życie. To jest jakaś dźwignia. O proszę. Banał. Czekajcie, co się stanie, jak przewoz muszę biegnąć to do końca. Aha. Nic, myślałem, że coś jest, jakiś... jakaś znajdźka albo coś. Słuchajcie, nie, jest znajdźka. Patrzcie, tam mamy następną kartkę. Czekajcie, żeby nie spaść. Gdzie ten płot? Tu coś jest. Mój dziad Turak był alchemikiem tak jak i ja. W przeciwieństwie do mnie miał talent do walki i uciekł przed ogromną armią divów do dżungli, która otaczała świątynię smoka, gdy posiadał maczugę Atfrata. Odebrał maczugę od dowódcy divów, Pitaspa. Odwaga była cechą, której ojciec szukał u mnie przez lata. Zostałem bez moich książek, a ten notatnik jest jedyną rzeczą, gdzie mogę okazjonalnie rejestrować moją podróż. Teraz jestem sam na sam z odwagą. Czyli udało im się znaleźć... Udało im się znaleźć ten... tę maczugę. Została zaginiona gdzieś w dżungli, tak jak oni poszukali z Braidakiem. Tego dobra, w którą stronę mam się udać? No, gdzie są te dwie kulki? Nie lubię takich kamer. O, elegancko zapisano stan gry. Możemy skorzystać i tak się pewnie brama zamknie.